Od polityki nie uciekniemy w tym programie, a nazywa się on Mam do was pytanie, panowie. Michał Karnowski. Nie uciekamy. Nie ucieka. Nie widzę, że od pieniędzy też nie uciekniemy. Marcin Wikło. Pieniądze z tyłu. Tak, pieniądze, bo będziemy rozmawiać o pieniądzach, chociaż nie przede wszystkim. No pieniądze może o finansach, ważne, tak? Najważniejsze o finansach. O ministrze finansów w przyszłym, ale o tym za chwilę. Najpierw o seniorach. Nie będzie o polityce senioralnej, ale o głodzeniu seniorów. Takie to, troszeczkę... to jest polityka senioralna, tylko taka zła. No. No to... A, coś mi się cisnęło. Nie wypada, zwłaszcza w takim dniu, bo dziś 1 sierpnia i wszyscy wspominamy wielki zryw Warszawy z sierpnia 1944 roku. Porozmawiamy o Konfederacji. Panowie, Sławomir Mentzen, zanim się udał na drugi w ciągu 2 tygodni urlop, to napisał taki statement, bym powiedział, jak to się za oceanem mówi. Chciałbym, żebyśmy fragment jego zobaczyli. Taki dłuższy wpis się pojawił na Twitterze, a w nim między innymi: PiS i Platforma to dwie duże partie, na które głosują emeryci, promowane przez telewizje, które oglądają emeryci, rządzone przez dwóch emerytów. Obydwie partie swój szczyt możliwości mają już za sobą. Są partiami żyjącymi przeszłością, które chcą, żeby było tak jak kiedyś. Będą dalej zwiększać rozdawnictwo, podnosić i komplikować podatki, ograniczać naszą wolność, wykorzystywać publiczne pieniądze dla swoich celów. A my chcemy zmiany. Chcemy, żeby było inaczej niż do tej pory. Chcemy obniżać i upraszczać podatki, ograniczać rozdawnictwo, to ważne, zwiększać wolność i wywalać polityków ze spółek Skarbu Państwa. Jesteśmy partią przyszłości, mającą duże poparcie wśród ludzi młodych, dlatego wierzę, że to jest możliwe. Możemy pozbawić władzy zarówno PiS, jak i Platformę, odesłać na emeryturę zarówno Tuska, jak i Kaczyńskiego, zmienić polską politykę, oddać wpływ na Polskę ludziom młodym. Przyszłość nie jest zdeterminowana, a my nie jesteśmy skazani na tych dwóch emerytów. Przyszłość zależy od nas, od naszych działań i wyborów. I panowie, zanim skomentujecie ten wpis, ja tylko przypomnę, że Sławomir Mentzen wstąpił do UPR-u, a potem do innych partii, na których czele stał Janusz Korwin-Mikke w 2007 roku. I w tymże 2007 roku już Korwin miał tyle lat, co dziś ma Donald Tusk. 15 lat zajęło Mentzenowi dojście do tego wniosku, że potrzebny jest ktoś młodszy. No, widocznie młody duchem Janusz Korwin-Mikke się czuje. Natomiast, a my chcemy zmiany. To mnie tutaj jakby uwiodło w tym statementie, o którym mówiłeś. To trochę przypomina takie podejście, no nie wiem, tych gimnazjalistów, którzy idąc na wakacje farbują sobie włosy na czerwono, a potem już we wrześniu, 1 września są grzeczni, poukładani i tam już wszystko jest w porządku. Ale ten taki wakacyjny bunt w tym słyszę, rozumiesz? Takie zmiany. Wygońmy tych starych, rozumiesz? Jedźmy na wakacje, zabawmy się, jedźmy na jezioro. Ale bagatelizujesz, czuję troszeczkę trochę ten wpis, a ja mam wrażenie, że on jest śmiertelnie poważnie, no, na zimno napisany, to jest, a wręcz bym powiedział, nie wiem, bezwzględnie wobec tych najstarszych. Znaczy, tu są, Marku, dwie wersje. Znaczy, jeżeli jest tak, jak mówisz, to mam wrażenie, że jest źle dla Konfederacji. To znaczy, że Sławomir Mentzen jest w jakimś takim kanale czy tunelu świadomościowym, w którym absolutnie to on właśnie stracił kontakt z rzeczywistością, bo naprawdę na tle w ogóle Europy, świata czy współczesnej polityki ani Jarosław Kaczyński, ani Donald Tusk nie są ludźmi, którzy musieliby pójść na emeryturę koniecznie. Nie mówię już o Stanach Zjednoczonych, ale w wielu krajach absolutnie starsi politycy rządzą. Po drugie jest tak, że to nie jest tak, że kogoś można wysłać na emeryturę. No, władzę się bierze albo nie bierze. Ktoś jest lepszy albo nie jest lepszy. Zbuduje lepszą maszynę albo nie. I to jest jedna wersja. Druga jest taka, że jednak Sławomir Mentzen troszeczkę tutaj mruga okiem do wyborców i ja raczej to w ten sposób widzę, bo myślę, że... On, młodych wyborców mruga okiem. On chyba wie, że polska polityka jest jakby jej trasa, jej ścieżka, tak, którą przemierzamy wszyscy, to jest znaczone politycznymi pogrzebami tych, którzy chcieli wysadzić siodła Kaczyńskiego i Tuska. Gdzie jest dzisiaj Kazimierz Marcinkiewicz? No, jakieś alimentacyjne, straszne historie nas zajmują w związku z jego osobą. Co robi Joanna Kluzik-Rostkowska, która miała być nową siłą, też wysadzającą z siodła? No, tam liże, prawda, czy może trzyma się sukna Donalda Tuska i tak dalej i tym podobnie. Gdzie jest dzisiaj Ryszard Petru, który już też odsyłał liderów Platformy? Spokojnie, spokojnie bym powiedział. Więc mam poczucie, że to po prostu kampania wyborcza, ale jest jeszcze jedna warstwa. Otóż
nigdzie na świecie to tak nie działa, jak proponuje pan Mentzen. Znaczy po prostu nie ma państwa, w którym wszystko jest ułożone pod młodych, zwłaszcza w świecie, w którym tak mało dzieci się rodzi. No właśnie, bo przecież ci najstarsi wyborcy stanowią największą część elektoratu. Po co on obraża emerytów? Więc o co mu chodzi? On ich skreśla zupełnie. On zapowiadając koniec tego rozdawnictwa, jak rozumiem, koniec 13, 14. Nie ma żadnego rozdawnictwa. Zebrano pieniądze mafiom paliwowym, VAT-owskim i innym. Tak, jest hazardowym. Pewne hazardowym, przestawienie tak jakby ciężkości jakby politycznej. I oddano je Polakom. Koniec, kropka. To zrobiono. Oddano dużo mniej niż oddają wciąż państwa zachodnie. Tak? Oddano też młodym ludziom, którzy dzięki temu przestali masowo wyjeżdżać z Polski. To jest zupełnie inna rzecz. Oczywiście, czy jest rozdawnictwo, czy nie, ale Konfederacja o tym mówi, Mentzen też o tym mówi. Żadnych tam trzynastek, czternastek, 500 plusów i tak dalej. Niska siła, niski koszt pracy, żeby ci młodzi przedsiębiorcy już nie musieli żadnych ZUS-ów płacić. Tak? Pytanie, czy jemu to pomoże osiągnąć ten cel? Marcin, zanim odpowiesz, to o celu właśnie. Przemysław Wipler. Teraz już oficjalnie, ważny polityk nowej nadziei, kandydat z jedynki w Toruniu, o ile dobrze pamiętam, występował w Radiu Wnet i opowiedział o tym, do czego dąży Konfederacja. Będę starał się pomóc moim kolegom, liderom Konfederacji, Sławkowi Mentzenowi, Krzyśkowi Bosakowi, by dokonali przełomu poważnego w polskiej polityce, ponieważ mamy poczucie, że ten rok jest tak przełomowy, jak przełomowy był rok 89, później 2005. W 89 rozpoczęły się przemiany demokratyczne i rozpoczął się podział w polskiej polityce na partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe. W 2005 roku, gdy rozsypała się partia postkomunistyczna, osią podziału było Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, czyli wojna PiS-u, która trwa już 18 lat. I jesteśmy głęboko przekonani, że teraz zmienimy tą linię podziału, że teraz jesteśmy trzecią siłą, ale doprowadzimy do tego, że po jednej stronie będziemy my, Konfederacja, po drugiej stronie będzie PiS, który jest bardzo podobny do siebie programowo. Komentarz o tej ostatniej tezy może na boku, bo nie możemy o wszystkim mówić, ale to nie jest tak, że to jest bez sensu, o czym mówi Wipler, o czym pisze Mentzen. Jeśli stawiać sobie cele to wysokie, od 18 lat mamy taki podział, więc oni próbują go zburzyć i zupełnie ustawić od nowa całą polską scenę polityczną. Czy to jest możliwe takimi... Panowie, z punktu widzenia Konfederacji, panowie, Michał, proszę cię. Panowie, dlaczego partia przekroczyła 10% i jej odbiło. Dlaczego ja mówiłem lekceważąco o tym pierwszym wpisie i tak sprowadzałem to do wakacyjnego buntu, czyli gdzieś do lat szkolnych, takich nastoletnich, naiwnych i tak dalej, bo w tym wieku wszystko jest proste. To znaczy, ty, dziadku, masz umrzeć i ty masz umrzeć, bo ty już osiągnąłeś odpowiedni wiek i ty też masz umrzeć i ty też masz umrzeć. Ma nie być starych, rozumiesz? Zamykamy oczy, starzy znikają i wtedy jest fajnie, jesteśmy wszyscy młodzi, i dlatego silni. Ten Korwin do Brukseli w przyszłym roku ma znowu jechać. Korwin jest taką eksterytorialną jednostką w ogóle w całej tej Konfederacji, jest maskotką, mam wrażenie, całego ruchu. Oni go wszyscy kochają na swój sposób, a niech sobie każdy to tłumaczy jak chce. Tak, ten świat jest jakiś wydumany, to jest świat wymyślony, fantastyczny, bo oni sobie policzyli, że skoro Tusk ma 68 lat, a Kaczyński 73, no to oni za chwileczkę umrą i wtedy już wiadomo, że ktoś tą władzę będzie musiał wziąć i to właśnie wezmą oni, młodzi, około 50-latkowie, jak na przykład Wipler, tak? To jest ta nowa siła, chociaż Wipler jest akurat jednym z najbardziej poukładanych gości w tym wszystkim, ich trochę bardziej rozumie politykę, ale to, co obiecuje Mentzen, to jest jakiś już nie jazda, to jest lot na ścianę po prostu. To jest takie, obiecam wam wszystko, moi drodzy młodzi przyjaciele, i razem pójdziemy na piwo, w tej lekkiej, na lekkim kacyku się z tej nietrzeźwości obudzimy, a te dziady niech umierają. Takie wiatry w polityce co jakiś czas nawet dobrze potrafią, tak powiem, zrobić nam wszystkim, w tym znaczeniu, że trochę wpuszczają świeżego powietrza, może zbijają trochę te, czy rozbijają te bańki samozadowolenia, bo przecież te wielkie partie, tu część krytyki jest uzasadniona, tak? No, ma problem z takim dopuszczaniem nowych ludzi, nowych pomysłów, nowych, no może pomysłów nie, ale nowych środowisk, tak? To się petryfikuje bardzo. Ale myślę, że to przekonanie, że oni już nie tylko wchodzą
wchodzą do parlamentu na poziomie kilkudziesięciu posłów, co jest wciąż pod znakiem zapytania. Nie tylko są języczkiem uwagi, gdy mówimy o tworzeniu jakiejś koalicji przyszłościowej, ale rozwalają system, Marek, Marcin, rozwalają system. No, że to jest jednak rodzaj pychy. Albo świadomie budowanego takiego poczucia pewności siebie, tak, co też pomaga, buduje być może. Ale my z boku patrząc możemy powiedzieć spokojnie, spokojnie. Nie, no, ani pan Wippler, ani pan Mentzen, ani pan Bosak do tej pory żadnego crash testu swojego życiowego tak, nie przeszli. Pierwsze, czyli nie wiemy, jak się zachowują ludzie, których wprowadzą do parlamentu. Przeszedł, ja go lubię, nie chciałem tak mówić. No dobrze, przeszedł. Tak, słuchajcie, odbudował się. No, to trzeba zobaczyć, co jest zawsze za zakrętem. Ja mam wrażenie, że to absolutnie nie jest ten moment, kiedy ten system zostanie rozwalony, a rzeczywiście wybory prezydenckie w 2025 roku i jakiś wynik Sławomira Mentzena w tych wyborach, który już może kandydować, bo w poprzednich już nie może kandydować, bo dorósł do tego wieku. Za młody. Tak. O pysze rozmawiamy, no to jeszcze troszeczkę właśnie, czy to pycha, czy realizm może. W Pulsie Biznesu ukazał się duży wywiad ze Sławomirem Mentzenem, ba, wywiad okładkowy, i zapowiadając swój urlop właśnie napisał pan prezes, między innymi z tego powodu, że taki sukces się odbył, może spokojnie jechać na urlop. I w tym Pulsie Biznesu mówi: nie wyobrażam sobie rozmów z kimkolwiek i kiedykolwiek bez tego stanowiska. To jest mój cel polityczny, być ministrem finansów i uprościć podatki w Polsce. Nie będę nigdy ministrem sprawiedliwości, więc po co mam zużywać ograniczone zasoby na zastanawianie się, jak naprawić sądownictwo. Czuję się za to dobrze, bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby być ministrem finansów, i prędzej czy później nim będę. Bach. Bach, a ja rzucam teraz taką kostką do gry, bo mam wrażenie, że oni grają w Monopol, słuchajcie, oni grają w Monopol i w takim, no wszyscy graliśmy, wszyscy lubimy siąść z rodziną i ten jest kamienicznikiem, ten ma huty, ten kopalnie, chyba bardzo huty? Się opłaca. Są w Monopolii? No różne są wersje, bardzo się opłaca chyba elektrownią, no, nie pamiętam. Forty się opłacają, dworce się opłacają, no różne są wersje, tak. Ale to jest właśnie w tej chwili ten etap, tak, to znaczy, no wszystko można powiedzieć i można powiedzieć, będę ministrem finansów i robię co chcę, tak? W grze rzeczywiście, w życiu realnym jeden fałszywy ruch, tak? Jedna zbyt brutalna decyzja i lecisz po prostu i ciebie nie ma w polityce. Więc ja myślę, że największy ubaw ma, patrząc na to na razie, Jarosław Kaczyński, który niejedno widział i niejednego takiego, który go na emeryturę wysyłał. Wspomniany Kazimierz Marcinkiewicz gdzieś tu powinien przyświecać. A mi się pokora, przypomina pokora. Andrzej Leper, pytany, kim on chce być, czy prezydentem, czy premierem, odpowiadał: marszałkiem chcę być. Został co prawda wicemarszałkiem, ale jednak na koniec jeszcze krótki film z być może najważniejszego wydarzenia w życiu Sławomira Mentzena. W zeszłym tygodniu przy ulicy Filtrowej w Warszawie miało miejsce takie zdarzenie. Panie prezesie, przekazuję na pana ręce projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, żeby wzmocnić jej niezależność. Oddaję panu głos. Szanowni państwo, Polska potrzebuje całkowicie niezależnej Najwyższej Izby Kontroli. Polska potrzebuje niezależnej NIK, ale czy niezależną jest izba, której szef razem z szefem partii staje na konferencji prasowej wspólnej, mają wspólne cele i po cholerę, za przeproszeniem, na tej konferencji przekazywał ten projekt ustawy, skoro mógł synowi dać, syn z dwójki kandyduje w Warszawie z Konfederacji. Tam. Nie kojarzyłbym tych faktów. Co ja ci obiecam, tego ci nikt nie da, tak? Tutaj zadziałało, czyli no tak, Marian Banaś też chyba człowiek młody duchem, więc wydaje mi się, że do końca pasuje jak nic. Zobaczymy, tu jest bardzo wiele pytań. Czy ci, co deklarują, że głosują na Konfederację, na pewno pójdą, tak? Czy ta fala nie przyszła za wcześnie? Co będzie, jak wielkie partie, dotychczas dominujące, Platforma i PiS, zewrą się, o czym mówiliśmy wcześniej, jesienią? Czy Konfederacja utrzyma swój stan posiadania? Nie, więc to łapmy ten obraz, bo jest miła chwila dla Platformy. Pogratulujmy im, ale zobaczymy. Pogadamy 15 października. Też perspektywy trzeba historyczne, tak, to już za chwilę z niedawnej historii. Kropkę stawiamy. Marian Banaś, młody nie tylko duchem, on zdaje się karateką jest i to nawet wciąż trochę karateką. Czynnym judoką. No, sporty walki w każdym razie uprawia pewnie. Wszyscy lubimy sport. Oczywiście, że tak. Kończymy, bo się rozgadujemy w didaskaliach. Zaraz do państwa wrócimy.